Któż jak Bóg? Jednym z moich ulubionych świętych jest święty Patryk, patron Irlandii. Ułożył on szczególną modlitwę, którą nazywamy pancerzem świętego Patryka. Ułożona w formie egzorcyzmu miała chronić go przed złem, a zatem także dla nas może być obroną. Pomódlmy się zatem wspólnie pancerzem świętego Patryka. Związuje się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójcę, w jedność, ze Stworzycielem Wszechświata. Związuje się dzisiaj z mocą wcielenia Chrystusa oraz Jego pogrzebu, z mocą Jego zmartwychwstania oraz Jego wniebowstąpienia, z mocą Jego przyjścia na dzień sądu. Związuje się dzisiaj z siłą miłości serafickiej, z posłuszeństwem anielskim, z posługą archanielską, z nadzieją w zmartwychwstanie po nagrodę, z modlitwą patriarchów, z proroctwami proroków, z głoszeniem Ewangelii przez apostołów, z wiarą wyznawców, z czystością świętych dziewic, z czynami prawych ludzi. Związuje się dzisiaj z mocą nieba, z jasnością słońca, z bielą śniegu, ze wspaniałością ognia, z prędkością błyskawicy, z szybkością wiatru, z głębokością morza, ze stabilnością ziemi, z twardością skał. Związuje się dzisiaj z Bożą siłą, by mną przewodziła, z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała, z Bożą mądrością, by mnie pouczała, z Bożym okiem, by nade mną czuwało, z Bożym uchem, by mnie wysłuchiwało, z Bożym słowem, by mi dało mowę, z Bożą dłonią, by mnie prowadziła, z Bożą drogą, by się stała przede mną, z Bożą tarczą, by mnie chroniła, z Bożą armią, by mnie zabezpieczała. Przed sidłami demonów, przed popadnięciem w wady, przed pożądaniem ciała, przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić, czy jest on blisko, czy daleko, czy jest jeden, czy też jest ich wielu. Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty przeciw wszelkiej wrogiej, bezlitosnej sile, która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę, przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami, przeciw czarnemu prawu pogaństwa, przeciw fałszywym prawom herezji, przeciw podstępom idolatrii, przeciw czarom i przekleństwom, przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką. Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem, przed utopieniem, przed zranieniem, bym mógł otrzymać obfitą nagrodę. Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, Chrystus gdy leżę, Chrystus gdy siedzę, Chrystus gdy wstaję. Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie, Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie, Chrystus w każdym oku, które mnie widzi, Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy. Związuje się dzisiaj z wielką mocą, jaką daje wzywanie Trójcy Przenajświętszej, z wiarą w Trójce w jedności, ze Stworzycielem Wszechświata. Zbawienie przychodzi od Pana, zbawienie przychodzi od Chrystusa. Niech Twoje zbawienie, o Panie, pozostanie z nami na zawsze.